Teraz procedujemy, proszę Państwa, uchwałę. Jest to blok uchwał. Ja może bardzo szybko Państwu opowiem, są to 4 uchwały. Na terenie Starego Podgórza procedowane są projekty uchwał. No, z ubolewaniem stwierdzam, że nie było na żadnym z tych spotkań żadnego przedstawiciela Komisji Planowania Przestrzennego. Były się tam. Przepraszam bardzo. Pana Jacka nie było. Ja mówię o tym, że odbyły się 2 spotkania i ubolewam, że nie było na żadnym z tych spotkań w Wydziale Planowania Przestrzennego żadnej osoby z komisji czy przedstawiciela Komisji Planowania Przestrzennego. W związku z tym tę uchwałę przygotował zarząd. I poprawkę tutaj ma Pani Basia. Nie komentuję, mówię, ubolewam nad tym, dlatego że to jest sprawa bardzo tutaj dosyć ważna. Mogę powiedzieć o tym, tak? No akurat to jest sprawa, że nie mamy przewodniczącego, ani widzę przewodniczącego. Natomiast muszę powiedzieć, że no, samo takie stwierdzenie jest już komentarzem do Pana Przewodniczącego. Stwierdziłem fajnie. Więc chciałem powiedzieć, że ja sobie dużo też przypominam w ubiegłej kadencji, również jak były plany dokumentacji technicznej, albo mało kiedy był ktokolwiek z Komisji Planowania. I nie było nigdy coś takiego, że ktoś z Komisji Planowania musiał po dokumenty do planowania przestrzennego takiej sprawy pójść. Natomiast jeżeli, ja sobie nie przypominam, mieliśmy ostatnio, żeby były jakieś wnioski radnych o to, żeby i uwagi do planów, żeby przygotować taką uchwałę. Myślę, że komisja, gdyby takie uwagi były, przygotowałaby to. Tym bardziej, że przygotowane zostało przez komisję uwagi do studium, więc myślę, że też nie byłoby problemu przygotować. To jest chyba nieporozumienie tego, co ja powiedziałem. Znaczy, ja chcę powiedzieć jedno. Wysłane zostało do Państwa, do wszystkich radnych zawiadomienie, że odbywa się nie, że idziemy po dokumenty, żeby je przeczytać, tylko odbywa się spotkanie w Biurze Planowania Przestrzennego i prezentacja planów. I zaproszenie poszło do wszystkich radnych. Ja o tym również mówiłem na ostatniej sesji. I mój komentarz, no typu komentarz stwierdzenie, że ubolewam, że nie było nikogo z Komisji Planowania Przestrzennego, bo to jest jakby tematyka, która powinna interesować. Natomiast nie komentuję nic więcej, ja tylko stwierdzam, jak to się odbywa. Ja jeszcze raz powtarzam, takie same zaproszenia w kwestii prezentacji planu i przekazania dokumentacji, proszę sobie sięgnąć do materiałów z lat poprzednich. Dokładnie taka sama informacja jak zawsze przychodziła. Pani Basiu zawsze i wtedy nie wywieszaliśmy tego na stronie internetowej, tylko delegowaliśmy jedną osobę, która szła. Pani Basiu, no proszę ten. Oczywiście i można powiedzieć, że proszę Państwa, że Komisja Planowania, że nikt z Komisji Planowania nie wiem, no mówię, trudno mi jest tutaj wymienić Pana Przewodniczącego, którego nie ma w tej chwili na to odpowiadać. Natomiast jeszcze raz powiem, nie wpłynęły do Komisji żadne uwagi. Gdyby takie uwagi wpłynęły, na pewno Komisja Planowania przygotowałaby odpowiedni projekt uchwały. Dobrze. Ja chciałem przeczytać, Pani Basiu, ale już będziemy to omawiać, dlatego chciałem przyspieszyć. Proszę Państwa, są uwagi do miejscowego planu. Ja przeczytam Państwu, macie te uwagi przed sobą. Ja pokrótce omówię. Jak będą jakieś problemy, będziemy od razu przy okazji tego od razu się wypowiemy co do jakiego problemu. Są następujące uwagi do Podgórza Mateczny. Na terenie zabudowym MN6, tu są te plany, są tam na stole opisane projektu, uwzględnić parking wielopoziomowy dla samochodów. Lokalizacja tego parkingu była wcześniej przewidziana i miała zaspokoić potrzeby całego obszaru tej części podgórza. Chodzi o to, że jest informacja, że się zmienił właściciel. Jest to teren tam za gazownią, który był wcześniej planowany przy pierwszej prezentacji planu. zmienił się właściciel i przez to nie planuje się tam takie duże miasto, że ktoś odwłaszczył pod rynku. Naszym zdaniem to, że zmienił się właściciel, nie oznacza, że tam się nie powinno planować parkingu. No nie ma w Podgórzu innych miejsc, jeżeli chodzi o centrum regionu Matecznego, na którym można próbować zrobić rezerwę terenową pod parking wielopoziomowy, a jeśli z punktu widzenia miasta jest to istotne, a naszym zdaniem powinno być istotne, jest to głos dzielnicy, powinno się taki teren zablokować, wykupić czy ewentualnie zakupić. To jest teren, Panie Jacku, za gazownią. Od Kalwaryckiej mamy gazownię, wjazd od ulicy, nie wiem, tam coś nazywa, Śliska, właśnie, to jest podróżenie Śliskiej, mamy z tyłu, tam jest znowu budynek, jest tam taki poziomie parkingu, i tam wygląda. Następnie należy sprostować nazwę ulicy na terenie oznaczonym KDD2 od ulicy Przełęcz do granic planu, zamiast ulicy Krzyżówka, winno być tam jest Przełęcz, przepraszam, to jest oznaczenie. Chodzi o to, że tam jest jakieś zafałszowanie nazwy, która była dostępna po prostu ulicy, tam jest ulicy Krzyżówka. Punkt 13 wprowadzi oznaczenie drogi dojazdowej do samorządnego przedszkola nr 57, znajdującego się na UO1, prowadzi symbol KDD do ulicy Kutrzewskiej KDD5. Chodzi o to, że m.in. dojazd do przedszkola na Kutrzewie, żeby był oznaczony jako droga dojazdowa, bo tam jest szczere, tam jest niepokazana żadna droga dojazdowa i mogłoby się okazać, że w jakiś sposób ta droga mogłaby zostać zagospodarowana. Jest to jedyny dojazd do tego budynku, do przedszkola i z tyłu mamy tam dojazd. Teoretycznie możemy nawet obsługiwać tam przychodnie, tam kogoś. I w paragrafie 24 opisany projekt należy dokonać zapisu nakazującego zachowanie komunikacji pieszą z kodu Kalwaryjska Zamorskiego zakazem drogowego tego obszaru, bowiem zachowuje ciąg pieszy roślin groźliwego. Od ulicy Kalwaryjskiej do Zamorskiego, to jest ulica na ulicy Śliskiej dosłownie. No nie ma żadnego ograniczenia, te schody nie są w żaden sposób tam pokazane na planie, a stanowią istotny element widokowy, bo widać tą szkołę pielęgniarek. To jest dojście do kościoła, to jest na wprost do kościoła Redemptorystów, czy ulicy Redemptorystów, jest tam kość widokowa i teoretycznie mogłoby nastąpić, że jakiś sposób mogła być zagospodarowany wokół, tam jest budowa, że nagle ktoś wpadnie na genialny pomysł, żeby jednym pasem na przykład zrobić dojazd do jakiegoś budynku albo w rodzinny sposób zagospodarować. To są uwagi przedyskutowane tutaj na zarządzie. Tutaj Pani Basia, która brała udział w prezentacji, jest współautorem tego. Otwieram dyskusję. Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?